Siemanko, z tej strony Bazookę i witam was w kolejnym odcinku. Zrobiłabym losowanie, ale niestety zalogować się nie mogę, więc chyba na tym skończymy. No to na razie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach i cześć! No, żartowałam, ale wiecie co? Moderacja ma do mnie ból dupy, także... Oh, shit. Here we go again. Witam w kolejnej dramie z moderacją. Zalogujmy się na moje poboczne konto, wymię żałoby. Że moje główne konto zostało zablokowane i nie mam do niego dostępu. Jak się o tym dowiedziałam? No, jak mogliście się domyślić, na informatyce jak zwykle nic nie robię, więc zalogowałam się na MSP, znaczy próbowałam, i wyświetlił mi się oto taki komunikat. Twoje konto zostało zablokowane na 1 dni. Złamałeś regulamin gry, używając niewłaściwego słownictwa, co mogło obrazić innych graczy. Prosimy zapoznać się z regulaminem, pomagając tym samym w tworzeniu bezpiecznego i przyjaznego miejsca dla wszystkich graczy. A wiecie co? Dosyć ciekawe, bo ja na MSP... nic nie piszę! Może dlatego, że nie odpisuję na wiadomości na Movistar Planet, tylko na Instagramie i Discordzie? Linki w opisie! Czyżby chodziło tu o poprzedni film? Tak, brawo! Moderacja nie podała mi nawet, co tak dokładnie napisałam złego, co mogłoby urazić innych graczy. Bo może nie napisałam nic złego, co mogło urazić innych graczy? Gdyż nie wchodzę na MSP tylko po to, żeby sobie poobrażać ludzi? Ciekawe, czemu nie podali powodu. Już wam tłumaczę, gdyż główkowałam sobie nad tym ostatnio, tak, na informatyce. I doszłam do wniosku, że moderacja obraziła się na mnie za to, co powiedziałam o nich w filmie. Moi widzowie nieraz wysyłają mi screeny rozmów z moderacją i dostaję wytrzeszczu oczu z przerażenia, jak moderatorzy Movistar Planet zlewają swoich własnych graczy. Jeżeli pokazujecie na przykład Movistar Planet w złym świetle, no to możecie czekać na bana. Niestety, moderacja nie może przyjąć do wiadomości, że jest do dupy i poprzednia, moim zdaniem i zdaniem wielu innych graczy, była lepsza. Moderację strasznie to dotyka, jeżeli ktoś mówi na ich temat, w szczególności na YouTubie. Dlatego to właśnie YouTuberzy najczęściej padają ofiarą banów. Przechodzę do sedna tej sprawy, która mnie nieco przeraża. Jak wiecie, za jedną rzecz można dostać 3 ostrzeżenia. Za czwartym razem dostajecie już bana. Ja dostałam 3 razy bana na kilka dni. Ja już 3 razy dostałam właśnie za niewłaściwe słownictwo, gdzie ja naprawdę nie posługuję się niewłaściwym słownictwem. No ale posłuchajcie, dostałam już 3 razy bana czasowego za niewłaściwe słownictwo. W sensie 3 razy niby z powodem, gdzie nawet powodu tego nie podali, a raz dostałam bez powodu. Link będziecie mieć tutaj w karcie. Tak, moderacja przyznała się, że dała mi bana bez powodu. Jej! No ale w każdym razie to jest już 3 ban, który niby ma jakiś powód, tego powodu nawet nie podali. No i za czwartym razem niestety już zablokują mi konto na zawsze. Czekam, ciekawe co powiedzą po tym filmie. Ciekawe czy po tym filmie dostanę bana, ale wiecie co? Niestety z moderacją nie wygram, gdyż nie mam tutaj na Movistar Planet żadnych uprawnień. Nikt im nic nie zarzuci, przecież to jest moderacja gry, także może robić takie rzeczy, bo niby złamałam regulamin. Nawet nie podali mi, co jest napisane. Kurczę, w ogóle na czym to ma polegać? Dostaję bana. Dlaczego nie podali mi takiego konkretnego powodu oraz przykładu, co ja niby złego napisałam? Skoro faktycznie coś złego napisałam, no to po takim banie mogłabym się chociaż czegoś nauczyć, żeby następny raz tego nie pisać. Także jeżeli moje konto zostanie zbanowane i nie będziecie mogli go wyszukać w wyszukiwarce, to wiedzcie, że moderacja chyba obejrzała ten film i po prostu wymierzyła mi sprawiedliwość, nie podając oczywiście nawet żadnej przyczyny. Ogółem napiszcie mi w komentarzu, czy mieliście kiedykolwiek jakiegoś bana na Movistar Planet i jeżeli tak, to czy mieliście podany powód, bo ja za żadnym razem, kiedy miałam bana, nie dostałam powodu tego bana. Nie powiedzieli mi, co ja złego napisałam. Jeżeli moderacja postanowi do mnie napisać na maila, bardzo proszę,
czekam. Jestem bardzo ciekawa powodu, za który mam znowu bana, bo wydaje mi się, że naprawdę nic złego nie zrobiłam, a film, który na was nagrałam, nie zamierzam usuwać, gdyż mówi prawdę. Niestety, działając w taki sposób, nie osiągniecie nic, bo ja tego filmu i tak nie usunę, nie czuję się w żaden sposób winna. Jeżeli faktycznie chcecie zasługiwać na jakiś szacunek graczy, to może weźcie się do roboty i w końcu pracujcie jak moderatorzy, a nie jak ludzie, którzy przychodzą do tej pracy odsiedzieć 8 czy 10 godzin, czy ile wy tam siedzicie, i pójść do domu. Więc taka moja rada na przyszłość. Jeżeli faktycznie chcecie szacunku graczy, to sobie na niego zasłużcie, bo niestety nikt za darmo takim szacunkiem nie obdarzy, w szczególności, że w poprzednim filmie przedstawiłam, co wy między innymi robicie. Chociaż społeczeństwo Movistar Planet wie, jacy świetni są pracownicy Movistar Planet. Tak, no dobra, ale w każdym razie, wszyscy, którzy dotrwali do tego momentu, piszą ban, tak, piszcie ban. Postaram się w większości poprzypinać serduszka, ale nie obiecuję niczego. Losowanie na czapeczkę Drip. Co trzeba zrobić? Oczywiście napisać komentarz z waszym nickiem, zasubskrybować ten kanał, bo inaczej wylosuję kogo innego, oraz polajkować ten film. Tak, żeby mi nie było aż tak przykro, że dostałam tego bana. No dobrze, w każdym razie będę się z wami żegnać. Zapraszam na moje inne filmy oraz inne social media, bo na przykład na Instagramie odpisuję wszystkim, bez wyjątku. Wiedzieliście o tym? Jak nie, to zapraszam na Instagrama Bazuczyk. No i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa, pa!